Starszy rekord będzie grał z takim jakimś klubem, ja sam nie wiem z jakim. My będziemy sobie oglądać, na przerwie sobie pogramy tutaj, pokopiemy w piłkę. Tak w skrócie wyglądał dzień piłkarza rekordu. Ukoronował go awans seniorskiej drużyny z Cygańskiego Lasu do trzeciej ligi wywalczony po barażowym spotkaniu z Górnikiem Piaski. Dzień zakończył się takimi nieoficjalnymi zawodami biegowymi. Na najszybszego na końcu boiska czekał Janusz Szymura, prezes BTS Rekord ze specjalną koszulką. Niedźwiedź wygrał! Co to za koszulkę wygrałeś? Bośniaka trenera. Najlepszego strzelca. To koszulka kapitana czwarto, a właściwie już trzecioligowej drużyny rekordu. Ale powróćmy do wcześniejszych wydarzeń. Na trybunach i na murawie boiska rekordu spotkały się wszystkie drużyny bielskiego klubu. Najlepsi z najlepszych uhonorowani zostali przez prezesa klubu. No, my jutro kończymy ligę, bo jeszcze mamy jedno spotkanie. W tym roku prowadzę rocznik 2003, czyli Żaczki. Gramy w rozgrywkach Żaków, więc gramy ze starszą grupą. Gramy z rocznikiem 2002. No, jak na razie dobrze nam idzie, więc... Ale jutro kończymy rozgrywki, tak więc o wyniku jeszcze nie mogę powiedzieć. Okręgowego Związku Piłki Nożnej zajmuje zdecydowanie pierwszą lokatę w grupie. Wśród drużyn rekordu znajduje się drużyna żeńska, występująca w drugiej lidze, w grupie śląskiej. Z tą drużyną to jest tylko przyjemność pracować. Zrobiliśmy bardzo duży postęp, zarówno techniczny, taktyczny. Zespół potrafi żyć razem nie tylko na boisku, ale przede wszystkim też poza nim. Mogą na sobie dziewczyny polegać. Jestem bardzo zadowolona, że tutaj gram. Dziewczyny stwarzają super warunki do trenowania, do zabawy wspólnej. Atmosfera przede wszystkim. Dzielimy się pasją. No i to jest wspaniałe. Ponieważ niektóre dziewczyny naprawdę potrafią grać na takim poziomie, że niektóry chłopak mógłby się zawstydzić, jeżeli by dziewczyny z nim grały. No tylko tyle, że tutaj grają kobiety, tutaj grają mężczyźni. Tym bardziej, że nie wiem, czy wszyscy jeszcze to wiedzą, jest to już dość mocno nagłośnione, że nasza reprezentacja Polski do lat 17 zdobyła wczoraj Mistrzostwa Europy. Rocznika piłkarzy młodszych, urodzonych w 2000. Podczas Dnia Piłkarza wszystkie drużyny rekordu wyszły na obiekty sportowe w Cygańskim Lesie, aby odbyć pokazowy trening. Tu rozmawialiśmy z trenerami, zawodnikami i rodzicami młodych piłkarzy. Gdzie gramy na dwa kontakty. Nie zwiększamy pola gry, ok? Siatka razy dwa, liczona. Jak pani myśli, piłka nożna pomaga trochę w wychowywaniu dziecka? Bardzo. Bardzo pomaga. Przychodzi zmachany po treningu? Bardzo przychodzi zmachany. Zadowolony. Przede wszystkim jest dziecko zadowolone, szczęśliwe, a rodzice przez to też. Pan tutaj nas filmuje. Znamy swój okrzyk, sru? Tak. Trzy, cztery, tak? No. Trzy razy mocno sru. Głośno. Ja! BTS rekord? Sru! Przywitanie bojowe przed meczem. Proszę. Teraz panowie dodamy jeszcze kółeczko i jedziemy dookoła. Chodzi. Doświadczenie, chodzi. Pozytyw, dyscyplinę na boisku i sukces, jakim jest praca na treningach, czyli postępy chłopaków, które robią z treningu na trening, bo to jest najważniejsze. O wynikach nie chciałbym tutaj mówić, bo jednak nie tędy droga. Myślą ma być szkolenie, jeszcze raz szkolenie, a poprzez systematyczną pracę na treningach w ten sposób myślę, że chłopaki sami do czegoś dojdą w życiu. Jeśli nie w sporcie, to przynajmniej w życiu poza sportem. Także myślę, że tą drogą należy się gdzieś kierować, nie wynikami. Graj.